Ja chcę wam powiedzieć jedno świadectwo też, zostałam zachęcona o uwalnianiu miłości na ulicy. A w ten piątek byliśmy we czwórkę na ewangelizacji. Apel Agnieszki nie podziałał. Bardzo was zachęcamy, szczególnie mężczyzn, do tego, żeby wychodzić na ulicę, bo jest wyraźna różnica, jak mężczyzna zaczyna głosić. A po moim głoszeniu zaczęła głosić Angelika. Zbiegli się młodzi ludzie, tacy 14-16-latkowie. Oni są bardzo częstymi w ogóle gośćmi na naszej ewangelizacji. Tam takie wielkie watachy tych dzieciaków chodzą. W grupie są bardzo odważni. W ogóle wybiegają z tej grupy i kąsają jak psy. I weszliśmy w te grupy po prostu. Nasza technika jest taka, wychodzimy do nich bardzo blisko. I podeszłam do takiej dziewczyny, była bardzo pięknie wymalowana, taka zimna bardzo na zewnątrz. I popatrzyłam się jej w oczy i chwyciłam ją spojrzeniem. I powiedziałam jej, że potrzebuję miłości, nie bzykania, ale miłości. Czy mogę cię przytulić? I ona oczywiście to obróciła, wiadomo, miała widownię, obróciła to w żart. Zaczęła mnie tam wyzywać od jakiejś tam homo nie wiadomo i tak dalej. Ale po jakimś czasie, bo ja tak do niej trochę podchodziłam i za każdym razem coś tam jej wrzucałam. Po jakimś czasie ona przyszła do mnie i mówi, a pomogli się o mnie pani tylko przez mikrofon. Ja mówię, dobra, pomodlę się o ciebie przez mikrofon. Modliłam się i ona, wiecie, to wszystko nagrywał jej kolega, bo to było taka ustawka z jej strony, nie? Ale ja widziałam jej oczy i widziałam, że ona brała rzeczy, słowa, które do niej uwalniałam. I na koniec się spytałam, zgadzasz się z tym? Ona powiedziała, amen. I poszła. I wiem, że w ogóle coś w niej zapadło. I za każdym razem, kiedy w ogóle podchodzimy blisko do tych ludzi. Oni w grupie czują się bardzo pewnie i bardzo w ogóle tacy są zaczepliwi. Ale jak popatrzysz mu w oczy, przytulisz go, położysz mu na rękę na ramieniu, to po prostu zaczyna przepływać namaszczenie. Nie? Zaczyna przepływać miłość. Bardzo was zachęcam do tego, żeby być na ewangelizacjach.